Sieman koldziska z tej stanu Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Janusza Dziurawe Ręce A dzisiaj dokonujemy wielkiego powrotu do europejskiej piłki na najwyższym poziomie Przenosimy się ze Sportingu do ekipy The Blues Jeśli transfer wam się podoba to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Żeby Janusz dotarł do jak największej ilości osób Wracamy do topowego klubu, kiedyś byliśmy w Barcelonie i w PSG a teraz jesteśmy w Chelsea. Wiadomo, że pod wodzą Sariego ta drużyna ma czasem drobne problemy, ale myślę, że transfer Janusza będzie lekiem na całe zło, bo z tym bramkarzem po prostu ciężko grać źle. Jak się to Sariemu uda, to naprawdę będzie cudotwórcą, a w tym złym tego słowa znaczeniu. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda od środka w tym klubie. Tutaj mamy statystyki zespołu, ale wcześniej możemy zobaczyć kalendarz, z kim w ogóle gramy. Z Bradford i z Fulham. Myślę, że w obu spotkaniach dostaniemy szansę. No bo jak sprowadzasz taką gwiazdę, to nie po to, żeby się działa na ławce rezerwowych. To jest powtórzony mecz, czy oni nie potrafili w pierwszym meczu wygrać z Bradford? Oh my god, jesteś zdolny, Sari. No i tutaj tabela Premier League. No nie jest dobrze. 11 punktów straty do Manchester United. No powiem wam, Solskier robi robotę, chociaż pewnie w tej karierze jeszcze jest Mourinho. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że już znikną. Chociaż nie, zaczynaliśmy ją tak dawno, że jeszcze przefantastyczny Portugalczyk jest pewnie na ławce czerwonych diabłów, ale mentalnie już prowadzi ich solskie do sukcesów. No i tutaj mamy naszych rywali, czyli Kepe. No rozwinął się przyzwoicie, chociaż i tak go wygryziemy. Mamy Polaka rodaka Marcina Bułkę, no. który jest dla nas, no, takim zagrożeniem jak bułka w spożywczym, tak naprawdę szybko możemy go zjeść. Jego overall nie jest za wysoki. No, i ciężko go uważać za poważnego tak naprawdę rywala do gry w podstawowym składzie. Zobaczymy, czy tutaj były dokonane jakiekolwiek transfery, bo wiecie, jak to jest niekiedy przy tych transferach w ostatnim dniu. O dziwo są: Zapata na przykład do Barnley, chociaż to jest darmowy transfer. Oxlade odszedł z Liverpoolu. Patrzymy dalej: Best City, bez United transferów, tutaj bez Newcastle. Stephen przechodzi do Southampton, odchodzi Romeu. Oxlade przechodzi do. Tottenhamu, no ciekawy transfer Kogutów, Stoke bez transferów Watford oddał Steffena Fredericks odszedł z West Hamu Wolverhampton bez transferów, Arsenal bez transferów, Aston Villa pozyska Valente, Barnemouth Davisa, jak to dalej wygląda, Barnley sprzedało Taylora no i Chelsea według gry bez transferów mimo iż kupili wybitnego Janusza Kujaty odszedł z Crystal Palace Soares przeszedł do Evertonu no i to chyba na tyle, tak bo zapatę już widzieliśmy, więc przechodzimy dalej, kończymy okienko transferowe. I czas tworzyć swoją legendę w ekipie The Blues. Czy dostaniemy szansę z Bradford? Zobaczmy. Tak jest. No czyli Sari ma łeb na karku, jednak wie na kogo stawiać. Wiadomo, że na Janusza trzeba, bo inaczej Janusz zrobi ci taką atmosferę w szatni, że tego nikt nie pozbiera. Polak rodak może nie ma wybitnych zdolności językowych, ale za to ma wybitną zdolność skłócania. Zaczynajmy pierwszy mecz. Dobre tutaj podanie widzimy. Niestety, na rywale chcą atakować od pierwszych minut tego spotkania. Mocne uderzenie, broń, to Janusz i wybita piłka. O to właśnie chodzi. Ale jeszcze w piłce na rywale, zobaczmy. Akpan zagrywa, ale bardzo nieudolnie. I ekipa The blues przejmuje piłkę. I mamy rzut roczny. Może padnie pierwsza bramka, kto wie. Czy efekt Janusza zacznie tak szybko działać? Mocne zagranie na pole karne! I kapitalnie O'Donnell. Fantastyczna interwencja bramkarza. No i gramy. Jorginio, czyli najlepszy piłkarz dla Sariego oczywiście. Werner, tutaj jeszcze rozklepaliśmy całą linię obrony. Moses, on jest na boisku. Ależ cuda siedziałem na tej ziemi! No i gol. No i O'Donnell wreszcie pokonany po raz pierwszy. No i na pewno nie po raz ostatni w tym materiale. No bo jest to przeciętnej klasy bramkarz i nawet N'Golo potrafi zdobywać bramki. No ten jakżeś miły człowiek z sercem na dłoni i z bramką w CV to jest na pewno dobre. Prowadzimy i czekamy na kolejne trafienia naszego zespołu. Dobrze tutaj Azart. Eden Azart przedziela się, zagrywa jeszcze tutaj paslak. Nie, to nie paslak, co ja mówię? Paszalić chyba. Jeszcze tutaj rozgrywamy spokojnie piłeczkę. Jak to się skończy? I tak jest, pasza liczna, 2 do 0, bardzo mocne uderzenie bodajże Chorwata, jak się nie mylę. No i prowadzenie już dość pewne naszego zespołu w meczu wyjazdowym. No widzimy, mamy tutaj Wernera, między nimi Odriozole, Kalwina, Luisa. No ciekawy skład, no ale mam nadzieję, że na ligę wystawimy coś mocniejszego, bo takim to ciężko walczyć o ligę mistrzów. Werner ładnie zostawiał piłkę. Zagrał tutaj do Tillemansa. no też Belk się świetnie rozwinął, ma naprawdę wysoki overall. Wernels, Tylemans w polu karnym uderza mocno, ale O'Donnell to broni. Nie dał sobie założyć siatki, bo to by było niezłe upokorzenie, jakby tak dostał siateczkę w tym momencie. Ale mamy Moratę, czyli sukcesy są po naszej stronie i słupek. Alvaro, drewniak nasz ukochany Morata, uderzył fantastycznie, jak prawdziwe drewienko w metalowego prę pręta. No, i koniec spotkania. Zwycięstwo 2 do 0. Awansujemy dalej. No, i to tak naprawdę było najważniejsze. Morata efektownie uderzył w słupek. Najważniejsze, że Hiszpana mamy po swojej stronie, bo gdy masz Moratę, to masz sukcesy. Oczywiście w Realu, Madryt. No, ale co tam? No, pra Chelsea prawie jak Real. No. Chociaż prawie robi wielką różnicę. No, ale zobaczymy. Morata może pokaże tutaj się z jak najlepszej strony i zostanie królem strzelców Premier League. Kto wie? Nie takie cuda działy się w Fifie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu i na pewno nie ostatnim w barwach Chelsea, no bo zaprezentowaliśmy się na tyle dobrze, że teraz cały czas musimy wychodzić w podstawowym składzie, bo jesteśmy po prostu gwiazdą tego zespołu. No i tutaj widzimy między innymi Skantor wyeliminował Everton. Nie skomentuję tego, bo musiałbym obrazić tamtą drużynę, a nie lubię nikogo obrażać, więc... Lepiej to przemilczeć. Zobaczmy pozostałych piłkarzy tak naprawdę. Jacy znajdują się tutaj w naszej drużynie. Mamy między innymi Edinsona Kawaniego. Musonda też się nieźle rozwinął. Jest oczywiście Alvaro. Największa miłość mojego serca. Oczywiście poza Ielemendim. Jeszcze dziwię się, że Kawani nie ma ani jednego spotkania. No ale można i tak. Azart ma stabilny overall. Jest oczywiście Coutinho, który niedawno dołączył. Więc myślę, że będzie grał. Bo ciężko takiego zawodnika trzymać w głębokich rezerwach. Hudson Odoi ładnie się rozwija. Haddaos Barkley i to overall. No tutaj ci piłkarze. O, tego nie znałem, a jest naprawdę dobry. Muszę go kiedyś sprawdzić, jak będę rozpoczynał jakąś karierę, taką słabszą drużną. Bo to jest naprawdę ciekawy przypadek. Wiadomo, już trochę sezonów minęło, ale kapitalnie się rozwinął. Van Hingel, no przeciętnie 80, ale on nigdy nie był wybitny. Jorginie 85, ten wąsik to naprawdę moc. Tilemans 88, klasa. Paszalic 83, całkiem przyzwoicie. Iskan, jego też nie znałem, a 80 ma. No bardzo dobrze się niektórzy rozwinęli w tej karierze. Jest Kennedy 83, no to już jest naprawdę solidny zmiennik. Raul Albiol, szybkość biegu 18. Że on by własnego cienia nie dogonił. Cahill 16, co to jest? Co my tutaj szukamy? Nie wiem, jak walczą o jakiegoś złotego Mertezakera? Przecież to jest jakiś dramat. Przecież ci obrońcy niczego by nie dogonili, tak naprawdę. Emerytka o kulach by ich wyprzedzała. Co to jest za szybkość biegu? Co oni zapomnieli? Co oni o kulach tam biegają? Nie, no to jest dramat. No inni są lepsi, oczywiście, no ale. Jak może aż tak pace spadać? Przecież oni tam nie mają po 60 lat i nie mają jakichś wielkich kontuzji, a takie przyspieszenie, no przecież to jest niemożliwe. Chociaż z ciekawości bym takim piłkarzem zagrał Jak on szybko biega tak naprawdę No ale tutaj bawimy się tylko Januszem Ale naprawdę Tak to jest niesamowite Jak oni tracą tego pejsa Jeszcze chyba nie widziałem Aż tak wolnych piłkarzy w trybie kariery To musi fantastycznie wyglądać Jak oni się ścigają z takim Obameyangiem Chociaż pamiętajmy To jest FIFA I tutaj pewnie by dogonili Obameyanga Przepchnęli, skontuzjowali i Jeszcze strzelił w ramkę, przechodząc całe boisko. To jest możliwe. Pamiętajcie. W Fifie nie ma rzeczy niemożliwych. Tutaj dzieją się różne cuda. No i oczywiście przez to tą grę aż tak bardzo kochamy. No i gramy na wyjeździe z fullem. Zobaczymy jak nam pójdzie. Rywal, nie oszukujmy się, gorszy od nas. A my go chcemy pokonać najmocniejszym składem. Zaczynajmy to, widowis to widowisko. No i tutaj zaczynają nasi rywale od ataku, no tego bym się nie spodziewał. Jest tutaj Krejci, zagrywa do środka Olmo, Krejci, co wymyśli tutaj nasz ulubiony sąsiad. Aj, pięknie tutaj broni Janusz, nie dał sobie założyć siateczki, jeszcze nabił rywala, więc nawet nie będzie rzut rożnego. Ależ spektakularna interwencja polaka rodaka. No i mamy kornet dla ekipy The Blues, o to właśnie chodzi. Musimy punktować tutaj szybko nasz szkrywali, żeby nie zdążyli mieć nadziei! Piękne wybicie z linii Manea. Jeszcze azart! Ale strzał, ale tylko słupek! Prawie jak Morata w poprzednim meczu, no. Chociaż to było trochę bardziej efektowne uderzenie, niż to Hiszpana. Olmo, dobrze do środka, ale jak widzimy Janusz wszystko ma pod kontrolą. W przeciwieństwie do Szoła, który wybija przed siebie na oślep. A tak się zdecydowanie nie powinno robić Samuel. Jeszcze ma piłkę, zagrywa do środka, Olmo, zwleka, 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 niech wreszcie coś zrobi. Ładna klepka Rui, Fonte Angussa. na pole karne, klepka i Janusz broni. Ależ to jest bramkarz, ale to jest specjalista, ależ to jest opoka. Gdyby nie on, to byłoby jeden do zera. No ale dzięki fantastycznej interwencji Polaka Rodaka, nadal na tablicy rezultatów widnieje remis. No i jeszcze mamy rzut roczny. Crejci wznowi grę. Oby się tylko nie poddał przed tym rzutem rocznym, jak przystało na Czecha, centra na pole karne. Ale Janusz chwyta tą piłkę bez najmniejszego problemu. Crejci wznawia grę od autu. Zwleka, zwleka, zwleka. No, na biało ubrany to mu idealnie pasuje. Angusca, dobre podanie, manea. Jeszcze olmo na pole karne. Ale dla Janusza to małe piwo i pewnie chwyta tą piłkę. Nie, no nie możemy tak tracić piłek. Kontra praktycznie już w 44 minucie, to nie wypada. Krejczy i uderza, no ale broni to Janusz i będzie tylko rzut rożny. Ależ to jest bramkarz, no po prostu w Chelsea szaleje pierwsze spotkanie. A on już skradł serca kibiców, broni jak natchniony, nie dając się nikomu pokonać. No po prostu klasa sama w sobie. No i jeszcze mamy corner, ale wiemy kto króluje w powietrzu. Zobaczcie jak tam Janusz tańczy i wychodzi do tej piłki i ją chwyta jeszcze faulowany, ale Polak Rodak wstaje i walczy dalej. No nie wiem co się dzieje, ale ci nasi oponenci dzisiaj grają fantastycznie, ale, gdyby... ale mają Janusza naprzeciwko sobie, więc nie zdobyli jeszcze bramki. Krejci czy sąsiad nas pokona, oczywiście, że nie. Nigdy Czech Polaka nie pokona w takiej sytuacji, szczególnie gdy masz takiego wąsa jak Janusz, taki kas jak Gustlik. I jesteś po prostu fantastycznym bramkarzem. No i kolejny corner, ale to żadne zagrożenie. Patrzcie na Janusza, jak on to robi, jak on to chwyta. To jest po prostu poezja. No i wreszcie, ekipa The blues wzięła się do atakowania. No mimo iż jesteśmy ubrani w inne barwy, to skarpetki przynajmniej mamy pod kolor. No i to się ceni po prostu. Tutaj widzimy przypadkowo odbitka Briana. Jeszcze centra na pole karne i bramka Wernera. Takie jest 1 do 0. Jak widzimy, Moraty nie ma pierwszy w pierwszym składzie i od razu są sukcesy. Werner fantastycznie to wykończył. I wychodzimy na prowadzenie w 60 minucie. I to jest to: tak gramy, tak wygrywamy, punktujemy i jesteśmy nie do zatrzymania. Grajmy swoje, a tytuł będzie nasz. Nie będzie to łatwe, ale jesteśmy w stanie to osiągnąć. No i tutaj widzimy okazję do kontry. Zdobyliśmy jedną bramkę i idziemy po drugą. Po co zwalniać? Trzeba atakować, tak naprawdę. Centra na Wernera i bramka. Ależ tutaj Niemiec gra. Coś naprawdę niesamowitego. Dwie szanse, dwie bramki. On musi być. No nie piłkarzem meczu, no bo piłkarzem meczu powinien być Janusz. Ale bramkarzy nie doceniają to, jak mają kogoś docenić, to niech przynajmniej tego strzelca docenią, bo daje nam bardzo cenne zwycięstwo, bo już tego prowadzenia nie oddamy. No, ale jak widzimy, tutaj gospodarzy są innego zdania i chcą jeszcze wyrównać. Czy im się to uda? Mam nadzieję, że nie. Janusz musi o to zadbać. Zobaczmy dribbling w polu karnym i jeszcze tutaj odegranie. No, ale takimi strzałami to się przedszkolaka nie pokonała, co dopiero Janusza. No i jeszcze tutaj leci kontra, 88 minuta. Ostatnie podrygi kaczuchy, tak naprawdę, zobaczmy, co zrobi ekipa Fulem. Zagrali na pole karne, no ale Janusz bardzo pewnie przechwytuje to podanie. No i koniec 2 do zera. Ależ to jest wynik, ależ to jest niesamowita sprawa. Tak naprawdę pokonujemy tutaj drużynę naszych rywali, mimo iż to oni dominowali. 10 interwencji, Janusza. Mówisz samo za siebie. Takie debiuty. Kibice będą pamiętać przez lata, bo gdy pojawia się taki bramkarz w Twoim klubie, to wiesz, że wszystko musi iść po Twojej myśli, mimo iż masz na ławce Maurizio Sariego, którego taktyka jest banalnie prosta do odczytania. No i tutaj fantastycznie broniący Janusz. Kolejna interwencja Polaka-Rodaka. No zobaczcie, co on wyczyniał w tej bramce. Ręce same składają się do oklasków. I każdy kibic dobrze o tym wie. No a Werner, co miał, to wykorzystał. No i to jest bardzo dobre. Na Craven Cottage. Cottage wygraliśmy. No i jesteśmy wielkimi zwycięzcami. Mimo iż nie zasługiwaliśmy na to, ale mieliśmy Janusza. Dzięki temu wszystko jest możliwe. Janusz 10 interwencji, Fabrycio 2. To mówi samo za siebie, nie mam pytań. I każdy wie, kto jest lepszy. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Drugie zwycięstwo. Z Januszem można góry przenosić. Wszystkie, jakie chcecie Alpy, Himalaje. Czym chata bogata, co tylko chcecie. Janusz Wam wszystko załatwi. On tak dobrze broni, jak piątek dobrze strzela. To są dwie wielkie postaci polskiego futbolu. A w następnym materiale zagramy z Liverpoolem. I naszym byłym klubem. Nadal go kochamy, ale jednak pieniądze pozwalają powstrzymać łzy i nawet czasem je otrzeć. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.